Następnego dnia Jadzie do szkoły odwozi mama. Kobieta okłamuje córkę, że jej tata nie żyje. Wstydzi się jej powiedzieć, że zaszła w ciążę z przypadkowo poznanym na dyskotece mężczyzną. Tymczasem Jadzia jest zła na mamę, bo czuje, że ta ją oszukuje. Dlaczego nie mam żadnego zdjęcia z tatą? Przecież tyle razy na ten temat już rozmawiałyśmy. Jak się urodziłaś, tata był na stypendium, potem był ten straszny wypadek, jak wracał. Byłam na uczelni. Sprawdziłam. Nie było takiego studenta jak mój tata i w internecie też nic nie ma o wypadku taty. Nie wiem, no może coś pomyliłaś, może panie tam coś pomieszały. No nie wiem, okłamałam cię kiedykolwiek? No nie. Twój tata i ja studiowaliśmy razem. To był naprawdę bardzo fajny człowiek. Teraz się naprawdę spieszę. Masz tutaj pieniądze. Kup sobie coś na obiad. I pamiętaj, bardzo cię kocham. No, ja ciebie też. Prawda jest taka, że nie wiem, kto jest ojcem Jadzi. Poznałam go na dyskotece, wypiłam trochę alkoholu i stało się. Potem nawet nie wymieniliśmy się numerami telefonów. Jak ja mam jej o tym powiedzieć? I dlaczego tak nagle zaczęła pytać o ojca? Jadzia! O, dzień dobry. Co tam, co mamy? Nos, Jadźka, nos. Nos i oczy są identyczne. Przestańcie! Pozdrowiłaś mamę, tak jak prosiłem? Andrzej Lesicki nie ma pojęcia, że koledzy dokuczają Jadzi, że nauczyciel jest jej ojcem. Nastolatkowie świetnie się bawią. Jednak dziewczyna czuje się skołowana. Sama zaczyna mieć wątpliwości, czy faktycznie nie jest podobna do nauczyciela. Ej, Jadźka, o co im chodziło? W klasie wszyscy się nabijają, że Lesicki jest moim ojcem. Ale jak to? No bo chcieli nawet pisać jakąś pracę magisterską. No, ale to nic nie znaczy przecież, no. Chłopaki się śmieją, że nosy i oczy mam takie same. A ty co sądzisz? No, że się z ciebie nabijają, no. Cieszka, ja nie chcę, żeby to był mój ojciec. A to na pewno nie jest twój ojciec. Idę, pa. Pa. Cześć. Hej. Do tej pory wierzyłam mamie, że mój tata nie żyje. Ale teraz czuję, że ona coś kręci i nie mówi mi prawdy. A jeśli Lesicki naprawdę jest moim ojcem? Ojciec 13-letniego Nikodema zaspał. Razem z synem od pół godziny powinni być w szkole. Czeka na nich wychowawczyni chłopaka. Nikodem, wiesz, która jest godzina? No sorry, nie wiedziałem, że już jest rano. Chłopie, co ty całą noc grałeś? No, przejąłem tą grę, musiałem ją rozkminić. Popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. Oczy masz podkrężone, cały jesteś blady. Nie przesadzaj, no. To jest nienormalne. No, gadasz jak nauczyciele z mojej szkoły. Może mają rację. Gram tyle samo, co inni. Nie mów mi, że twoi koledzy grają całą noc. No, każdemu się czasem zdarza, bo te gry są zajebiste i rozwijają mózg. I no weź, poczytaj. Widzisz, gry komputerowe rozwijają mózg. No nie wiem, nie wydaje mi się. Dobra, zbieramy się do szkoły, ja do pracy. Zbieraj się. Dobra. Za 5 minut chodzimy. Jeszcze tego brakowało, żeby mi się ojciec czepiał. Jedna noska w plecy to nic w porównaniu do tego, jakie te gry są zajebiste. No po prostu nikt nie ma ze mną szans, jestem najlepszy w szkole. Nikodem nie przyznał się, z jakiego powodu ojciec został przez wychowawczynię wezwany do szkoły. Mężczyzna nie dopytywał. Od kilku miesięcy sam zajmuje się synem i nie bardzo sobie z tym radzi. Dzień dobry, jestem ojcem Nikodema. Witam, Anna Turczyn. Zapraszam. Chodźka. Bardzo się cieszę, że pan przyszedł. Miałam jednak nadzieję, że pojawi się pan z żoną. Wie pani co, no, żona jest w Austrii, pracuje tam, siostra jej załatwia pracę. Do wakacji jej nie będzie. Ale co się z takiego stało, że... No, jest sprawa. Uważamy z paroma innymi nauczycielami, że Nikodem jest po prostu uzależniony od gier komputerowych. Codziennie przynosi do szkoły laptopa, praktycznie cały czas na nim gra, na przerwach, na lekcjach. Więc. A kiedy go upominamy, to reaguje bardzo agresywnie. No, synu, no co ty? Nie przewracaj Nikodem oczami, bo tu chodzi o twoje dobro, my wszyscy się martwimy. Wczoraj zabrałam Nikodemowi laptopa, a on się włamał do mojej szafki i ją zniszczył. No to nie jest normalne. Nikodem, zwariowałem? Jezu, ale się stało. No jak to się stało? No nie przesadzasz? Jak? Przecież to jest przestępstwo prawie. Oda pan ten laptop, proszę zabrać go do domu i dopilnować, żeby Nikodem nie przynosił go do szkoły w ogóle. Okej, okay, tak zrobię. No pytanie oczywiście, czy to wystarczy, bo możliwe, że naprawdę jest uzależniony. Chciałabym, żeby to pan wziął. W poradni psychologicznej odbywają się zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z tego typu problemami. No myślę, że to jest dobre rozwiązanie, gdyby pan zabrał syna na takie zajęcia. Ja nie jestem uzależniony, pani przegina! Nikodem, uspokój się, dobra? On faktycznie dużo gra. Mhm. Czasem przesadza ilości czasu spędzonego przy komputerze. No tak. Ale czy to nie jest przesada, że uzależniony? Ja nie wiem, no ale na pewno zajęcia z terapeutą nie zaszkodzą, tak? Okej, okay. Zastanowię się. Wezmę tą
tą lotkę do domu i pomyślę. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli pan to potraktuje poważnie. Nikodem jest sprytny. Nie zamierza iść do żadnej poradni. Wie, że ojciec jest zapracowany i nie ma czasu się nim zajmować. Chce odzyskać laptop. Nic więcej go nie interesuje. No kurde, nie słuchaj tej głupiej turczy. Jak ty mówisz, że zobaczę? No bo mnie wkurza, no. No może ma rację, co? No nie mam żadnego problemu z komputerem, no kurde. Za dużo grasz. Kurde, potrzebuję tego kompa dzisiaj na teraz już. Do czego? No mam prezentację na polskim, no nie bądź taki ciemny jak ci wszyscy nauczyciele w tej szkole. No nie o to chodzi. No kurde, bez kompu polegnę. No jak polegniesz, no kurczę, a co masz zrobić? Chcesz, żebym dostał dwóje? No nie, no pewnie, że nie, ale pamiętaj, nie wolno ci grać, rozumiesz? No dobrze, schowam go do plecaka i wyciągnę tylko na polski. Dobrze, wiesz, dobra, dzięki, jesteś cool. Tylko na polski, pamiętaj. No nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że oddałem mu ten komputer. Ale z drugiej strony może mieć rację. No bo wszystkie dzieciaki teraz przecież grają. A nauczyciele lubią robić problemy z byle czego. W końcu odzyskałem mojego ukochanego kompa. Pieprzę Polski, w ogóle pieprzę szkołę. Schowam się w szatni i będę napierdzielała, aż przejdę całą grę. Klasa 2D gimnazjum ma lekcję biologii. Gimnazjaliści zapoznają się właśnie z genetyką, czyli nauką o dziedziczności. Dla kolegów Jadzi to kolejny pretekst, żeby jej dokuczać. Leworęczność i praworęczność to są cechy dziedziczne? Jadźka jest praworęczna, w prawej trzyma długopis. Ciekawe, czy Lesiu też. Ja przepraszam bardzo, może chcielibyście nam o czymś opowiedzieć? A nic, taki rozkminy tylko, to nic ważnego, no nie? Posłuchajcie, podobnie jest z ułożeniem dłoni, na przykład tak jak do modlitwy. No chodzi o to, czy kciuk lewej ręki leży pod kciukiem prawej, czy też na odwrót. No u mnie jest lewy na prawym. Tak? Tu mnie z prawej na lewą, odwrotnie. Dobrze, a powiedzcie mi, jak myślicie, jakie cechy są jeszcze dziedziczne? Nos i oczy. Brawo, kolor oczu jest dziedziczny. Tak samo jak kształt uszu i nosa. Lesicka, masz przerąbane. Przepraszam bardzo, ale co to za żarty? A to nie słyszała pani, że Lesiu jest ojcem Jadzi? Pana Lesickiego, jeżeli już. A poza tym ja nie wiem, co wy znowu wymyśliliście? No mama Jadźki i Lesio, znaczy no pan Lesicki, byli parą, a Jadźka jest do niego podobna. Odczepcie się w końcu. I przepraszam, możecie przestać się wygłupiać? Spokojnie. Pan Lesicki ma żonę i dwójkę dzieci i takie żarty są naprawdę nie na miejscu. A teraz bardzo proszę, żebyście zapisali w zeszytach, jakie są cechy dziedziczne. Andrzej Lesicki nadal się nie domyśla, że koledzy z klasy Jadzi postanowili dobrze się bawić kosztem koleżanki. Dzień dobry, panie profesorze. Mamy takie pytanie. Pan jest praworęczny czy lewo? No właśnie. No prawo, a co? Umie pan zrobić taką sztuczkę? No także... Ale jaką sztuczkę? Palec. No tak jak do modlitwy, palec na palec. No proszę, no i co? Lewy na prawy. Dobra, no, dziękujemy. A nieważne, dziękujemy. Jest? Cześć. Widziałeś ich? Basia, o co chodzi z tym prawo-leworęczny? No... Wiesz, chodzi o to, że leworęczność i praworęczność to są cechy dziedziczne, podobnie jak układanie dłoni do modlitwy. No i o co chodzi? No widzisz, chłopcy bzdurali sobie, że jedna z ich koleżanek jest twoją córką. Wiesz co, no, chodzi o Jadzie Bilską, tak? No tak, chodzi o Jadzie Bilską. No, ja nie wiem, skąd oni biorą te pomysły. Słuchaj, bo dowiedzieli się na lekcji, że ja studiowałem razem z mamą Jadzi Bilskiej. No i z tego powodu zaczęły się żarty na ten temat. No z ciebie też to śmieszy, tak? No. Tymczasem Jadzia całą sprawę zaczyna traktować bardzo poważnie i naprawdę myśli, że jest córką nauczyciela. Sandra, jestem podobna do Lesickiego, coraz bardziej to widzę. Musisz zrobić testy DNA. Jakie testy? No, takie na ojcostwo. W necie ostatnio widziałam, że takie testy kosztują tylko 40 zł. Tylko jest jeden problem. Musisz mieć DNA Lesickiego. A skąd ja wezmę jego DNA? No, w jakimś serialu widziałam, nie pamiętam w którym, ale było, że facet nie chciał się zgodzić na takie testy i lekarz pobrał próbkę jego śliny z kubka. Że wie, że niby zostawiamy tam trochę śliny na tym. O, tu jesteś, Jadźka. Złóż ręce, tak jak Gruszka Siema. Pokazywała. Po co? No wiesz, Lesiu daje prawy pod lewy, a ty? Spadaj, stop! Jezu, spokojnie. Ale będą je, jak się wyda. Przecież on ma żonę i dzieci. Składam ręce jak Lesiu. Muszę zrobić ten test. Chodźmy do Gruszki, zapytamy się o to.
Jadzia, namówiona przez koleżankę, chce dowiedzieć się, jak zrobić badanie na ojcostwo. Ma nadzieję, że powie jej to nauczycielka biologii. Dzień dobry. Dzień dobry. My przyszłyśmy, chciałyśmy o coś zapytać. To wejdź, proszę. Chodzi o to badanie DNA, co było dzisiaj na lekcji. Bo Sandra widziała w jednym serialu, jak lekarz kradnie ślinę z kubka pacjenta i ją bada. To tak się da? No teoretycznie się da. A czy można zrobić takie badania w domu? A to też było w tym serialu? Nie, ale w internecie pisze, że można coś takiego zrobić i to kosztuje 40 zł. Po pierwsze, to jest napisane, a po drugie, dziewczynki, doczytajcie uważnie. W aptece rzeczywiście można kupić zestaw do pobrania materiału genetycznego i kosztuje on 40 zł. Natomiast później ten materiał trzeba oddać do laboratorium, a tam badanie kosztuje już 1000 zł. O kurde, tego nie wiedziałam. A co, dziewczynki, wy chciałybyście takie badanie zrobić? Nie, po co? Jadzi, powiedz mi, czy to ma związek z tym, że koledzy ci dokuczają? Dokuczają? No, że jesteś córką pana Lusickiego. To są tylko głupie plotki. Niech pani nie słucha. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jadzia martwi się, bo nie stać jej na drogie badanie w laboratorium. Kurczę, nie mam tysiaka na takie badanie. Może zróbmy zbiórkę w klasie. Wszyscy są tu zajawieni. 14-latka wpada na nowy pomysł. W zrobieniu badania ma jej pomóc koleżanka Zosia. Muszę zrobić badanie DNA, żeby się przekonać, czy Lesicki jest moim ojcem. Wiesz, się tak nie nakręcę, to na pewno nie jest twój tata. Łatwo ci mówić, bo masz tatę, a ja nie mam. No, twój tata nie żyje. Właśnie nie jestem tego taka pewna. No, co ja ci tu mogę pomóc? No bo twoja mama pracuje w szpitalu. Powiem, że robimy projekt do szkoły i może załatwi nam takie badanie za free. No, nie wiem. Proszę cię, Zośka! No dobra, niech ci będzie. Dzięki. Ale uważam, że to głupi pomysł nie wypali. Wypali, zobaczysz, jesteś super koleżanką. No dobra. Wychowawczyni Nikodema dowiedziała się od nauczycieli chemii i historii, że chłopak nie pojawił się na lekcjach. Nauczycielka wie, że 13-latek jest w szkole i cały czas go szuka. Jakiego z tą burzą włosów? Aha. Do szatni wchodził. Dzięki. Proszę. Nikodem! Nikodem, wszędzie cię szukam! Od 2 godzin nie macie na lekcjach! Co muszę dokończyć grę! Przestań w końcu grać, słyszysz to? W ogóle twój ojciec miał wziąć ten laptop do domu. Na szczęście mój ojciec nie jest taki zacofany jak pani. No nie wierzę. Idziemy na zajęcia, dawaj mi laptop. Nauczycielka chce odebrać nastolatkowi komputer. Jednak ten zachowuje się coraz bardziej agresywnie. No po prostu zwariował. Nie. Jezu! Nie, tylko nie to! Uspokój się. Mój laptop! Spokojnie, Nikodem! Nic się nie stało. Uspokój się, Nikodem. Uspokój. Laptop nie daje się włączyć. Chłopak jednak za wszelką cenę chce dokończyć rozpoczętą grę. Biegnie więc do sali informatycznej. Nikodem! Nikodem, otwórz te drzwi! Nie otworzę! Wychodź natychmiast! Nikodem, słyszysz mnie? Co się dzieje? Całą grę. Uczeń zamknął się. Mam klucze zapasowe. Poczekaj chwilę. Moment. Nikodem! Kurczę, nie da się otworzyć. Klucz jest z drugiej strony. Otwórz drzwi, bo wyłączę prąd w sali. Słyszysz, co mówię? Informatyk ma nadzieję, że kiedy wyłączy prąd i uniemożliwi uczniowi korzystanie z komputerów, chłopak uspokoi się i dobrowolnie wyjdzie z pracowni. Pierwszy, drugi bezpiecznik. Pierwszy, trzeci, przepraszam, trzeci? Żebyś sekretariatu nie wyłączył. Dobra. Całe pierwsze piętro. No ja tutaj, gotowe. Wyłączyliśmy, nie będziesz grał. Otwieraj. Uspokój się! Co się dzieje? Nikodem wpada w szał. Zaczyna demolować pracownię informatyczną. Do klasy wracajcie, nie ma oglądania. Szybko. Jest. Szybko. Co ty robisz? Nikodem, uspokój się. Dzwoń twojego ojca. Dzwoń twojego ojca. Masz telefon? Mam telefon. Nikodem, uspokój się. Mówiłam do sali, ale nie ma oglądania. Do widzenia. Szybko. Uspokój się. No ładnie. Wszyscy wiedzieliśmy, że Nikodem ma problem, ale nie wiedzieliśmy, że to jest tak poważna sprawa. Przecież to, co on zrobił w pracowni informatycznej, nie jest normalne. Ten chłopak stracił kontakt z rzeczywistością.